Ach, te nawiedzone domy nawiedzają Wielkiego Buka ostatnio naprawdę często, ale ja sobie nie żałuję, oj, co to nie, tym bardziej, kiedy mówimy o nawiedzonym domu wykreowanym pod piórem jednego z największych współczesnych mistrzów horroru. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, grze tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Herbert dotarł do schodów na piętrze i usłyszał odgłos otwieranych drzwi. Biedny Herbert, tyle wam powiem, dlatego że ta historia rozpoczyna się od jego dość nagłej i niespokojnej śmierci, a mowa o Domu stu szeptów Grahama Mastertona, wielkobukowym bezsennym patronacie od wydawnictwa Albatros. Kto pamięta, moja pierwsza przygoda z Grahamem Mastertonem nie zaczęła się zbyt przyjemnie przed laty właśnie i dopiero z czasem to uczucie rosło i rosło. Wreszcie wraz z rytuałem całkiem ostatnio wybuchło kaskadą gorącej i nieskończonej miłości. Dom stu szeptów natomiast okazał się być frajdą jakich mało i utwierdził mnie w przekonaniu, że no nie ma to jak Graham Masterton. To groza pulpowa, miejscami straszna, miejscami zabawna, w pewien sposób nawet katarktyczna, dokładnie taka, jak powinna być. Za progiem All Hallows Hall dzieje się coś niedobrego. W tej ponurej posiadłości pośród snujących się mglistych wrzosowisk nigdy nie było za wesoło. Ale teraz zaczynają ginąć tam ludzie, zaczynają znikać tam ludzie. Najpierw śmiercią tragiczną umiera sam właściciel posiadłości, a po przyjeździe jego dziedziców znika jego wnuk, 5-letni chłopczyk. Po korytarzach i pokojach słychać szepty, czuć czyjąś obecność. Odkrywane są kolejne tajemnice, a jakie jeszcze sekrety skrywa All Hallows Hall? Zacznijmy od tego najważniejszego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy Dom stu szeptów Grahama Mastertona straszy. I powtarzam to za każdym razem, gdy o strachu mowa. Chociaż strach jest uczuciem, które łączy nas wszystkich, bowiem każdy się czegoś boi, to jednak strach strachowi nierówny. Każdego w końcu straszy coś zupełnie innego. Tym bardziej strach strachowi nierówny, gdy mówimy o tak specyficznej, charakterystycznej powieści jak Dom stu szeptów Grahama Mastertona właśnie. Ten jeden ze współczesnych mistrzów horroru wziął pod lupę motyw jeden z najsłynniejszych, najpopularniejszych, czyli motyw nawiedzonego domu i ograł go całkowicie po swojemu. Groza snująca się po korytarzach All Hallows Hall jest niemal namacalna, jest całkiem dosłowna, nie można od niej uciec. Stąd też całkowita świadomość tej grozy u bohaterów, którzy właśnie przed nią wcale nie uciekają. Ba, oni słuchajcie ku niej suną, oni ku niej podążają. Słyszą szepty, szybko orientują się, że coś jest nie tak, są gotowi stanąć naprzeciw tego, co niesamowite, naprzeciw tego, co nadprzyrodzone. Czytelnicy podążają ich krokami, odkrywając zarówno grozę, jak i całkowity absurd. Walczą zarówno z tym, co niewytłumaczalne, jak i z własnymi lękami. I tak, kochani, jak powiedziałam, Dom stu szeptów miejscami straszy, a miejscami bawi, co z pewnością może zadziwić wszystkich tych, którzy do horroru podchodzą dość stereotypowo, skupiając się jedynie na strachu właśnie. A przecież horror jako gatunek korzysta z humoru, z absurdu, z groteski, no nie od dziś. Mogłabym nawet dodać, że to są takie podstawowe narzędzia, kiedy operujemy strachem. Każdy dobry horror bowiem ma właściwości katarktyczne, ma właściwości oczyszczające, przełamujące pewne bariery między opowieścią a czytelnikiem. Ta właściwość horroru nadaje gatunkowi wielowymiarowości, pozwala również odczytywać różne opowieści na różnych płaszczyznach. A Graham Masterton okiełznał sztukę balansowania między humorem a strachem po mistrzowsku. Udowadnia to chociażby właśnie w Domu stu szeptów, idealnie równoważąc te ciarki i dreszcze strachu z wybuchami śmiechu. Powieść czyta się zresztą z prawdziwą przyjemnością, czując tę narastającą grozę, niesamowitość, czując to napięcie, które tworzy całą atmosferę All Hallows Hall. Kto nie miał jeszcze szansy obcować z prozą Grahama Mastertona, słuchajcie, Dom stu szeptów to jest idealna wymówka właśnie, by to zmienić. A kto Grahama Mastertona zna nie od dziś, niech szykuje się na pyszną, pulpową rozgrywkę, opowieść o nawiedzonym domu, w którym wszystko jest możliwe. Dom stu szeptów mamy dla Was z wydawnictwem Albatros do wygrania, a pytanie konkursowe absolutna prościzna. Polećcie mi swoją ulubioną, straszną opowieść. Może to być film, serial, książka, gra do wyboru, do koloru. Słuchajcie, wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Dawno, dawno temu myślałam, słuchajcie, że z Grahamem Mastertonem będzie mi nie po drodze, a tutaj zobaczcie, taka niespodzianka. Im dalej w las, im bardziej zrozumiałam, na czym polega właśnie ten pulpowy horror w wydaniu Mastertona, tym bardziej go pokochałam. No a rytuał to było absolutne mistrzostwo. Takim mistrzostwem moim zdaniem jest również Dom stu szeptów, który idealnie bawi się motywem właśnie nawiedzonego domu, nawiedzonej starej posiadłości. Mamy snujące się mgły, mamy wrzosowiska, mamy starą rezydencję, no i coś, co czuwa w jej ścianach. Nie ma sposobu, by nie bawić się świetnie przy lekturze. Słuchajcie, czytajcie Dom stu szeptów. Zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, by sobie poczytać. Co więcej, słuchajcie, Dom stu szeptów idealnie wpasuje się w jesienną, świeżutką edycję Wielkobukowego Bingo. Planszę również znajdziecie na blogu Wielkiego Buka i możecie dołączyć do wyzwania w każdej możliwej chwili. O! A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Mroczne, niepokojące propozycje lektur jesiennych znajdziecie również w książkach na jesień, możecie zaglądać tutaj. A kto jest nowy na Wielkim Buku, to dzisiaj jest Bezsenna Środa, Dzień Grozy i Horroru. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba, możecie subskrybować ten kanał, a stali bywalcy, pamiętajcie o łapkach w górę, będzie mi ogromnie miło. Komentujcie, bierzcie udział w konkursach. O, do zobaczenia!